Ja robię portrety, bardzo dużo portretów i bardzo dużo portretów jest zamawianych w mojej galerii. Rysuję przeważnie osoby piękne, mądre, eleganckie i bogate, ale nie dlatego, że nie chcę innych, tylko takie się zgłaszają. I ja rozmawiam z tymi ludźmi, to jest 3-4 godziny. Jeżeli zrobiłam 2000 portretów i rozmawiałam 3 godziny z każdą osobą, to jest 6000 godzin rozmawiania z ludźmi. Więc mogę powiedzieć, że znam się na ludziach. Głównie są to kobiety, jest dużo mężczyzn, ale wyczyniają cuda, żeby udawać, że to dla kogoś albo dla żony. Ja mówię, to dlaczego ty nie zrobisz żonie portretu? Ach, wiesz, bo ja tego, tamtego. Po czym przychodzę na przykład do kancelarii mojego kolegi, a tam na honorowym jego portret wisi także, a miał być dla żony. Także wszystkie są. Mężczyźni się wstydzą mieć portrety i nawet ostatnio jeden pan, któremu robiłam portret, mówi tak, gdzie ja to powieszę, żeby nie było obciachu? Ja mówię, najlepiej na w holu, jak wszyscy wchodzą, to na pewno będzie dobrze wyglądało, bo i tak by powiesił. Bo to także ten. Portrety robię bardzo dużo portretów. Robię fajne akwarele, rzeźbie, ceramicznie. No, staram się.